masz o Targoszu? Cześć, Cypis. Wiem, że ciężko ci się ze mną gada. Ja wam powiem, a oboje nie wiecie. Przed chwilą Tomek mi powiedział, że jeszcze nie gadał z pluszowym nietoperzem. I dla niego to jest nowa i dziwna sytuacja. Wiesz co? Nie spotyka się na co dzień nietoperza. W ciągu dnia oczywiście. Ani w ciągu wieczora, tym bardziej pluszowego. Jak no, dla mnie. No tak, no same takie mięsne latają. A plusz to taki, wiesz, ekskluzyw towar. Może być i tak. No. Ale ja ci powiem, że ja nie spotykam często kolorowych ludzi takich. Wymalowanych. No jeżeli ty, wiesz, jesteś aktywny nocą, wieczorami, no to jak możesz widzieć ludzi kolorowych? W sumie tam. Ty to jeszcze masz kolorki, a jak wszyscy robią na granatowo albo na czarno, to w nocy w ogóle nic nie widać. Wiesz co, ludzie już chyba teraz nie robią tak stricte na granatowo. Oni kiedyś tatuowali się bezpośrednio na czarno, tylko że z czasem tatuaże mają to do siebie, że lubią blaknąć, nie? I po prostu jeżeli masz czarną dziarę, załóżmy, no to po czasie ona będzie fioletowa. W twoim przypadku, gdybyśmy zrobili tobie, wiesz, załóżmy jakąś zajebistą kotwicę, delikatnie czarną, to ona by się nie zrobiła granatowa, tylko by wyglądała jeszcze bardziej brązowo niż ty. Czyli by mnie zniknęło? Nie, w ogóle by jej nie było widać. To lipa. Lipa. Najlepiej gdybyś miał, wiesz co, tatuaż, może jakiś fluorescencyjny, tak żebyś sobie mógł może jakąś gwiazdę walnąć na plecach, ale nie na plecach. Na klacie! Na klacie? Ale to byś musiał zgolić futro. O nie, to nie. No. To może sobie UV zrobię, to będzie tam prześwitywać trochę. A nie boisz się bólu, jaki by tobie towarzyszył podczas, wiesz, samego dziarania? Nie no, ja się znieczulę jakoś. A jak? Pijesz? Jeszcze nie, ale jak zacznę, o to wiesz, to już mogę nie przestać. Ale czy piłeś kiedyś alkohol, czy ogólnie, wiesz? Nie no, ja to zgniłe śliwki spleśniałe, sfermentowane zbieram i tam czasami się w głowie zakręci. Na podwórku tam, wiesz, dziubnę sobie tu, tam. A ty to nie pijesz, nie? Bo ty sportowiec. No tak, tylko wiesz, czasami zdarzają się jakieś tam odstępstwa od normy, nie? Nie można też być tylko i wyłącznie, wiesz, zapatrzonym w jednym kierunku. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, żeby w odpowiednim momencie zrobić sobie, wiesz, małą pauzę, nie? To nie jest tak, że wiesz, w życiu liczą się tylko i wyłącznie tematy związane ze zdrowym odżywianiem. Musisz zawsze mieć założone, wiesz, odgórnie, że te 20% każdego miesiąca możesz się zniszczyć, nie? Super! Ja nie wiedziałem, a ty taki filozoficzny jesteś trochę. Lubię, wiesz, takie tematy. No, ty, to ja muszę spróbować. Bo ja zawsze tak zdrowo się odżywiam. Jakieś robaki sobie wyżrę ze ściany, jak lezie tam coś, pająk, hap hap. No ale muszę coś niezdrowego też. To dobrze, że mówisz. To wiesz co, to będziesz musiał trochę tych śliwek pozbierać. Może też latem, jak już wiesz. Jest sezon na te wszystkie dojrzewające w słońcu nasze piękne polskie owoce. Może warto by gdzieś tam jakieś malinki, wiesz, czereśnie, coś tam pochować do babci. Masz jakąś babcię w ogóle? Gdzieś tam mam, w Pcimiu, bo ja z Pcimia jestem. Z Pcimia jesteś, no. A dolnego czy górnego? Środkowego. Pcim centralny. Pcim centralny? No. No to jak ty dojeżdżasz z centralnego do górnego? Trolejbusem czy tramwajem? Nie no, ja to tam sobie, wiesz, śmychnę gdzieś tam, na stopa złapię, albo rowerkiem. No ale teraz to w Cimniu nie mieszkam, bo ja tutaj mieszkam w lesie, w chałupie drewnianej u kolegi, także wiesz, no. Do Pcimia to kawał drogi. Ja się dziwię, że ty w ogóle tutaj dobiegłeś jakoś przez ten las. No wiesz, nie było łatwo, nie? Ale GPS w telefonie, także raz dwa. No, 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 bo to wiesz, to z GPS-em teraz ciach, ciach. Ale tu, powiem ci, że wilk tu grasuje taki. No, to bez koszuli chodzi, w skórzanych spodniach, w czapce policyjnej, także mam nadzieję, że nie spotkałeś, bo to nieprzyjemny gość. Ale że wilk? W skórzanych spodniach? No. Nie, wiesz co, ja tylko jeżeli chodzi o skórzane spodnie, to kojarzę Halforda z Judasów. Tak? Znasz? No, no znam, znam, no. Lubisz? No podobny do niego jest. Ten podobny wilk. Jest do niego? Tak. Też taki się ubiera właśnie w ćwieki. Dziwny gość i od babci jakieś ziółka cały czas chce, czy coś tam. Ale chce palić ziółka, czy chce pić ziółka od babci? Nie wiem, pyta, czy mam jakieś ziółka, jak idę. A nie wiem po co. Czyli czekaj, wiesz co, bo ja chyba zaczynam się delikatnie gubić. Nie wiem, czy ty jesteś po tych ziołach, czy ten wilk był po tych ziołach. Mówisz, że spotykasz w lesie wilka, który chodzi w skórzanych spodniach i jest po ziołach, które dostaje od babci? No chyba. No ten czerwony kapturek tam, mówisz, podrzuca. No. Aha, okej. Okay. Dobra tam, nieważne, bo to już takie tematy schodziły, że o, lepiej nie gadać.
No nie, może coś poważniejszego, nie? No właśnie, poważniejszego, poważniejszego to powiedz mi, bo tak, ty grasz na basie czterostrunowym, no ty tam grasz, to mało powiedziane, ty tam latasz tą ręką, ja nawet nie nadążam. Wiesz, tak parę lat już staram się nauczyć, w jaki sposób robić to dobrze. A że wiesz, w moim fachu liczy się to przede wszystkim, żeby coś robić, wiesz, szybko i mocno. No to wychodzę z założenia, że będę grał szybko i będę grał mocno. No to jakoś tak leci. No i prawidłowo. No najlepiej, wiesz, łopatologicznie, nie? Takie, no tak. Takie polskie podejście. Jak się nie da czegoś naprawić, to wystarczy wziąć młotek. No i pasuje. No i świetnie. No. No to co tam takie smyranie tam po tym basie, takie miętkie. Nie, no może... trzeba przywalić mocno. Oczywiście, wiesz, w heavy metalu bardzo ważne jest to, żeby podejść do jakby wydobywania dźwięków z instrumentu, jakby do całej artykulacji w taki sposób, jak chociażby bohaterowie z Karate Kid. Kojarzysz Cobra Kai na Netflixie? O, no ja! No, no to wiesz, to tam w tym dojo Cobra Kai mają trzy hasła, nie? Strike first, strike hard i no mercy. No to w przypadku gitary basowej nie może być litości, także no mercy, musisz, wiesz, tak napierniczać z siłą siłacza, a nie z siłą komara, nie? Ja nie jestem jazzmanem. No ja wiesz, nut nie przeczytam, nie? No bo po co? No. Ważne, wiesz, żeby grałem! To już nawet nie o to chodzi, wiesz, że żeby nie posiadać jakby samej umiejętności, wiesz, czytania nut, tylko że w tego typu muzyce rozrywkowej raczej dużo ważniejsze są emocje, nie? Bo wiesz, jak dla mnie jazz to muzyka, którą można, w której można grać, wiesz, 1000 dźwięków dla 15 osób. A rock and roll to wiesz, 15 dźwięków dla 1000 osób, nie? No. No to czaisz, nie? Jazz to jest, wiesz, fajnie, jak koleżanki do mnie przychodziły na studiach. Tak, to jazzik sobie leciał. I wiesz, i fajnie było, nie? Cypis! Dobra! To nie on, to kolega, do kolegi przychodziły koleżanki tam, ja wiesz. Ja to wszystko słyszę! No, to Emilka, żona moja tam. No. Do kolegi, do Tomka przychodziły koleżanki i tam jazzik sobie leciał. No ja mam nadzieję. Tak, tak, tak jest, tak jest. Bo ja słyszałem taką historię, jak ty kiedyś byłeś na koncercie Turbo! To, ale to bardzo dawno temu, wiesz? No, a jak to było? Że tam chciałeś później grać, że coś? Ja zawsze chciałem grać, wiesz? No. Ja zawsze chciałem grać w zespole z tego względu, że ciągnęło mnie do jakby samej muzycznej ekspresji, wiesz? Do tego wszystkiego, co związane jest ze sceną. Do tego szaleństwa. Światła, reflektory! Tak, chociaż wiesz co, jak ktoś jest nastolatkiem, to raczej myśli kategoriami typu, nie wiem, sex, trucks and rock and roll. Raczej wiesz, to go dużo bardziej interesuje, wiesz. Ja jestem osobą też wychowywaną trochę na tych wszystkich klipach, wiesz, MTV, także oglądałem Motley Crue i Skid Row i Guns N' Roses. Myśmy raczej myśleli kategoriami, że wiesz, wsiadamy w limuzynę, tak, zawożą nas na koncert, no. Wiesz, dziewczyny rzucają częściami swojej garderoby, tak, no i a, bo ten... żyć nie umierać, nie? No. A z niego lubisz? Tak, spoko, dziadek jest. Może być. Może by. Nie, no bo ja to lubię. Jak byłem kiedyś na koncercie, to jak lujnął z wiadra, to prosto cała woda na mnie poleciała. A nie bałeś się, że cię zje? Że ci odgryzie głowę? No nie, o, żeś ty w mordę, nie pomyślałem o tym. No. Patrz, jaki ja głupi byłem. Młody i głupi. No. Czekaj. Ja, żebym nie zapomniał. Patrz, co mam. Poka. I poleciało, no! Czekaj! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dawaj, to będzie pod kanapę. Poznajesz? To jest jakiś heavy metal? No! Taka chrześcijańska muzyka, bo tam Świebodzin jest na okładce. Co ty powiesz? No, czy tam Ryjo, czy Świebodzin? Świebodzin, chyba. A czemu on tutaj ten płacze łzami zupy pomidorowej? Gdzie? Patrz, rzeczywiście. No. Pomidorówka. Pomidorówka, no. No. Nie wiem, może tam jakieś imprezy disco polo pod nogami mu zorganizowali. Tej, ale Grzegorz Kupczyk tutaj śpiewa. Myślałem, że Krzysztof Krawczyk. Krawczyk? Nie, Kupczyk! To Turba Dużych. Nie! Nie, Kupczyk. To ci się z... Truba, turbo! Ach, turba. Turbo duży! Turbo duży, no! Turbo Grosik! Tak! Aha, Turbo Grosik też był. Znasz Kupczyka? No widziałem go kiedyś, wiesz co, na piwie chyba, w takiej, ten... W no takim, ale na butelce, na etykietce! Tak. Na butelce. Na butelce. A co ty chcesz tą potężą cię podpisał? No, bo ty tam jesteś. Ty
Ty, a co ty mi tu gadasz, że Grzesia nie widziałeś, a ty tam jesteś koło mnie? Dawno go nie widziałem, no słuchaj. Dawno nie widziałem. Jest teraz taki czas w roku, taki specyficzny rok, że wiesz, że wszyscy taki musieli się... dzień! To nie jest Grzesiu, nie? Nie. To też nie jest Krzychu. Też nie. Też nie. My staramy się, wiesz, trzymać na dystans, nie? Także wiesz, no byleby tylko i wyłącznie nie roznosić zarazków gdzieś tam dalej. Tak, no. A w ogóle dlaczego nie masz maseczki? Bo ja nie roznoszę zarazków. Ale to się wszystko od ciebie wzięło, nie? Od nietoperza. Nie, ode mnie, ja to się myję. To kolega taki. Kolega taki? No. To znaczy się, że ten w Chinach był niemyty. No nie wie, gdzie tam niemyty w ogóle. A wiesz, kto to był? To taki Zdzichu. Ale znajomy Zdzichu? Znajomy, spod płota tam. W Pcimiu często leżał pod płotami, a później wyjechał do Chin. No mówię, Zdzichu nie... Wyjechał na jakiegoś Erasmusa, tak? No nie, no wyjechał za robotą, mówię, Zdzichu nie jedź. A mówi, a co ty tam będziesz gadał, pojadę. No i go zażarli. I widzisz, jaki burdel narobił? No ale zawsze chciał być sławny. Spójrz, może być? Będzie okej? Okay? Nie, no super. Panie, no. Sam bym lepiej nie podpisał za ciebie. No. Fajna płyta. Bardzo proszę. Mogu. To co, posłuchamy sobie może, co? Możesz odpalić, masz ulubiony numer? Mam, zaraz ci powiem, bo to w moich klimatach jest taki w połowie. No ale wiesz, tam najpierw się przemęczysz, nie? Przez te parę utworów, a później jak ruszą, o kurde, to jest ogień. Czyli co, druga część płyty zdecydowanie... Cienie. Fajny kawałek. No. Mnie nie, cienie. Tak leci, nie? Nie. Podobnie. Czego? No podobnie, ale to. I tam jest taki bas. Dun, 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 dun. Też bardzo podobnie, no. Mhm. No to już prawie trafiłeś. O. No jeszcze trochę i będziesz mógł być basistą. A zagrasz mi coś na basie? Nie umiem. Nie umiesz? Nie umiesz. No i dobrze. No. Trzeba robić coś, co się lubi, a niekoniecznie co się umie. No, oczywiście, że tak. No, ważne, że płacą, nie? Słuchaj, wiesz co, w rock'n'rollu bardzo ważne jest to, żeby wiesz, żeby też wyglądać, nie? No ale ty wyglądasz, chłopie. Raczej. No, ty to umiesz. Trzeba umieć wyglądać i umieć udawać, nie? Tak. Że jest, oczywiście. Trzeba Właśnie. To co, może na herbatkę skoczymy? A chętnie. No, jaką lubisz? Zieloną. Zielo? Dobra, zadzwonię do Wilka, może będzie je miał. To ten Wilka, ty gaci, tak? No. On jest znany. Może będzie miał ziołową zieloną, z jaśminem na przykład. Na przykład. No, będzie ekstra. I... od cukrowej wróżki. Cukrowej wróżki? Tam... Cukru nie lubię. Nie? Nie, a ty lubisz? No zależy, czy w kryształkach, czy puder. Kryształki kują w nos. Każdy lubi, co chce przecież. No tak, dokładnie. To jest chyba temat, którego nie warto w ogóle podejmować, wiesz? Nie, no. Ja lubię takie coś, ty lubisz takie coś, jak ktoś inny lubi takie coś, no. No tak, ty lubisz Krzysia Krawczyka. Tak. Ja lubię Grzesia Kupczyka. Tak, podobne. Prawda? No. Ale oni się też lubią. No i super. Wyobrażasz sobie Kupczyka po kawalerii, który śpiewa parostatkiem i coś tam dalej. No ja. No wiedziałeś, nie? No. To by była kawaleria szatana na statku. Na parostatku. No super. Zawsze możesz mu zaproponować. Masz na niego numer? No pewnie. Zaraz zadzwonimy i powiemy. Ale to napisz mu SK, bo wiesz, z jego odbieraniem telefonu to jest różnie, nie? Aha, no dobra. Jak SMS-a, to będzie wiedział, że ma wiadomość. To kiedyś tam odbierze przez przypadek. Nie, odczyta od razu i ci odpisze, kto ty. Super! Czyli do ciebie też tak odpisuję? Nie, to zazwyczaj ja od niego nie odbieram. No! No to co? To idziemy do niego pisać! No, dobra. To... Papa! My się żegnamy, idziemy do Grzesia pisać. Pozdrawiamy cię, Grzesiu! Pozdro, Grzegorz. I zapraszam do mnie! Cześć!